przygotowań do rozpoczęcia sezonu turystycznego. Inaugurujemy Dni Ziemi sprzątaniem szlaku kolejki wąskotorowej i ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż szlaku. Sezon rozpoczynamy 1 maja. Na razie jeszcze ten początek dojasionny. Kończymy w międzyczasie remont szlaku do Motkowic i już w drugiej połowie maja będziemy jeździć do Motkowic. W tym sezonie bez zmian taką największą atrakcją jest wydłużenie dwukrotnie szlaku kolejki, czyli będziemy jechać w jedną stronę 18 km. Tutaj przygotowujemy tą atrakcję. Piękne tereny przez Las Jakubowski. Gdy nam się zazieleni, naprawdę będzie przepięknie tamtędy przejeżdżać przez zielony korytarz. Piękne widoki na ziemię jędrzejowską, na Ponidzie. Remont taboru rozpoczęliśmy od remontu pierwszego wagonu. Po jego wyremontowaniu wyremontowaliśmy drugi wagon i jednocześnie remontowaliśmy lokomotywę. I tym samym w ubiegłym sezonie jeździliśmy lokomotywą i dwoma wagonami. W tej przerwie międzysezonowej rozpoczęliśmy remont trzeciego wagonu i zakończyliśmy remont wagonu letniego, tego retro otwartego. Sprzątanie szlaku będzie polegało na tym, że będziemy szli wzdłuż szlaku kolejki wąskotorowej i ścieżki rowerowej, która biegnie wzdłuż torowiska, i będziemy zbierać śmieci, które mieszkańcy regionu wyrzucają po prostu wzdłuż kolejki. Cenowo będzie wyglądać bardzo podobnie jak w ubiegłym roku. Cennik będzie opublikowany na stronie internetowej i na Facebooku, na naszym fanpage'u. Zachęcamy do polubienia nas na Facebooku i obserwowania. Nie będzie codziennie, będzie w każdą niedzielę pociąg rozkładowy plus pociągi czarterowe, tak jak do tej pory. Jeszcze dodam tylko, że będzie możliwość wyboru wycieczki. Będzie możliwość wyboru wycieczki tej krótszej do Jasionny oraz dłuższej do Motkowic lub do Wygody. My od lat pomagamy. Jeszcze w czasach, kiedy kolejka była trochę w innej strukturze, to znaczy funkcjonowała jako spółka samorządów, my tu z inicjatywy Coca-Coli podjęliśmy taką akcję sprzątania dużego, łącznie z radnymi, z pracownikami tej korporacji z południowej Polski. Tutaj przyjechały dziesiątki ludzi spoza Jędrzejowa, ale też spora grupa jędrzejowian zaangażowała się w akcję. I efekt był naprawdę piorunujący, pomimo tego, że kolejka w środku miasta, wydawałoby się, że to takie nasze wspólne dobro, ale z racji tej, że tutaj jest sporo zakamarków, sporo drzew, sporo terenu, więc niestety, co po niektórzy traktują to jako wysypisko śmieci, gdzieś te śmieci podrzucają. My od lat sprzątamy rzeczywiście wspólnie, teraz wspólnie z nowym kierownictwem, z parkami krajobrazowymi, z Dyrekcją Parków Krajobrazowych i Ponidziańskich, i przekazujemy sprzęt, odbieramy śmieci i rzeczywiście, no wie pani, to jest trochę wizerunek Jędrzejowa i trzeba o niego zadbać, a że przy okazji dzieciaki są zaangażowane, jest Dzień Ziemi, edukacja, dobra zabawa, no to grzechem byłoby nie skorzystać i nie wesprzeć takiej akcji. No i duża atrakcja w postaci kolejki. Tak, kolejka, w Jasionnie zabawa, tam ognisko, więc trzeba przyznać, że dyrekcja parków robi to w sposób profesjonalny, a nam nie pozostaje nic innego jak pomóc. Rusza kolejny sezon Ciuchci Ekspres Ponidzie. Czy to dobra wiadomość? To jest bardzo dobra wiadomość, tym bardziej, że to jest jedna z perełek, która znajduje się na terenie powiatu jędrzejowskiego. Już nie mówiąc o Archeopatwie Cystersów, czy Zamku Rycerskim, czy Obsobkowie, czy Muzeum Mikołaja Reja w Nagłowicach. Cieszy fakt, że aż tak dużą popularność ma kolejka, ale żeby przystąpić do tej turystycznej zabawy, można by powiedzieć, rodzinnej, to trzeba by też pokazać, tym bardziej, że 22 kwietnia jest Dzień Ziemi. Warto by pokazać, jak dbamy o to środowisko. I powiem tak, że to już kolejny cyklicznie, można powiedzieć, że spotykamy się tutaj na kolejce, żeby prowadzić takie, można powiedzieć, sprzątanie świata, dbanie o ekologię, a to jest bardzo ważna i istotna sprawa dotycząca naszej egzystencji w środowisku. Jeśli chodzi o to dzisiejszy dzień, tak jak już wcześniej wspomniałem, to jest cykliczne, tym bardziej, że to wpisuje się w nasz program. Program Bezpieczny i Ekologiczny Powiat Jędrzejowski. W tamtym roku dzieci ze szkół średnich brały udział właśnie w sprzątaniu tej
przy torach kolejowych. Powiem tak, wynoszą z tego bardzo ważne rzeczy dotyczące swojego sposobu trybu życia i że musimy dbać przede wszystkim o środowisko, a tym bardziej, że to jest też nie tylko nauka, ale przede wszystkim wychodzi się to, że to się nabiera, można taką tak zwanej rutyny i przydatności w życiu. Kolejka dojazdowa, ta nasza perełka, to też można powiedzieć spojrzenie inne na powiat jędrzejowski, jak i również na to, że zakres turystyczny w naszym regionie się poszerza. No, dofinansowujemy, jeśli chodzi o środki powiatowe, ale powiem tak, że widzimy naprawdę rozwój tej kolejki, a dziś, że rusza, to cieszymy się bardzo, tym bardziej, że wiemy, że są plany, aby ta kolejka aż była nie tylko do Jasionny czy Umianowic, ale również i do Pińczowa. Także trwają też intensywne prace nad remontem nie tylko taboru, ale również i linii torowej, czyli torów. Wymieniane są podkłady i nie tylko, także duża tu praca wykonywana jest przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, ale przede wszystkim przez dyrekcję tych parków krajobrazowych. Także ja nisko się kłaniam i chylę czoła za to, co zostało wykonane już teraz i mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze bardziej, można powiedzieć, nakłady finansowe, które będą dawane na kolejkę, będą rozwijały tą kolejkę. Także cieszę się niezmiernie, że dzisiaj rozpoczynamy ten sezon z młodzieżą, bo od młodzieży się wychodzi i wiadomo, że to będzie nam służyło w przyszłości. Także rozpoczynamy dzisiaj sezon. Oczywiście pokazujemy to, że my musimy się do tego dołożyć wszelkich starań, żeby to było czysto, świeżo i przyjemnie. Także ten rozwój, żeby następował, zaczynać od dzieci, młodzieży poprzez dorosłych. Pokazujemy tym młodym ludziom, jak postępować, jak dbać o nasze środowisko, bo musimy jak najbardziej mieć w tej egzystencji żyć jak najdłużej, przede wszystkim zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie. No, on jest cały obudowany w drewnie. W drewnie w stylu retro, co jest bez szyb po prostu i dobry dopływ świeżego powietrza. I dobry widok będzie z tego wagoniku można obejrzeć, jadąc naszą kolejką. I to jest ten wagon, który został zrobiony w zeszłym roku. Tak, który został zrobiony w zeszłym roku, tak. Ale w planach macie, czy już robicie, czy remontujecie kolejny wagon? Tak, remontujemy teraz kolasę rumuńską i chcemy ją ukończyć gdzieś na koniec maja, może na początek czerwca. Zobaczymy, jak nam się uda, bo jednak nie mamy tak dużo pracowników, pracujemy tutaj we trzech, także, a prac jest bardzo dużo, tym bardziej, że teraz jest otwarcie sezonu, jest innych prac gospodarczych, w których też musimy nieraz pomóc. Ile miejsc będzie w tym nowym wagonie, który widzimy tam? Tak jak w tamtych dwóch obecnie, bo to jest taki sam wagon, 45 miejsc. To jest wagon dopuszczony do naprawy rewizyjnej i musieliśmy całe pudło obnażyć ze wszystkiego, bardzo dobrze wyczyścić, zapodkładować, omalować. No były pewne ubytki w blachach, też trzeba było to po prostu, wiadomo, że w tej chwili nic nowego tutaj się nie kupi, bo kolejka już ma parę lat, to już taka manufaktura. Wszystko musimy jako rzemieślnicze, jak gdyby sami wyprodukować, wyspawać, zamontować i później to wszystko pomalować, poskładać. Zobaczycie Państwo, jak dokończymy ten wagon, jak on będzie wyglądał.